Czas na kącik czytelniczy. Przenosimy się na osiedle, na ulicę Piastowską 10, filia numer 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku. Przy telefonie pani Ewa Nowakowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewo, ferie z książką. Z jaką książką warto je spędzić? Ja przygotowałam w zasadzie taką krótką recenzję książki, którą kiedyś czytałam i chciałabym polecić. No to myślę, że to jest dobry patent, bo najlepiej właśnie polecać to, co, do czego jest się przekonanym. Tak, zdecydowanie tak, bo wiem i z czystym sumieniem mogę ją polecić. Czyli o czym rozmawiamy? Właściwie jest to propozycja dla młodych czytelników, ale dorośli również przeczytają ją z przyjemnością. Proponuję taką powieść pod tytułem Buba, autorstwa Buba. Barbary Kosmowskiej. Zapisuję, Buba, dobrze. A dlaczego warto sięgnąć po tą książkę? To znaczy tak, przede wszystkim trafiłam na nią zupełnie przypadkowo. Jak przeczytałam dwie, trzy książki tej autorki, potem było nawet spotkanie autorskie z tą autorką w naszej bibliotece. Spodobało mi się to i kupiłam wtedy książkę, no żeby mieć dedykację dla siebie. I to była właśnie Buba. Mm-hmm. No książka typowa o młodej nastolatce, więc kupiłam ją raczej dla córki, ale okazało się, że przeczytałyśmy obie z przyjemnością. I to już jest mówię. Jedna książka, czy to jest jakaś seria, jak to wygląda? Już dojdę do tego. Bo główną bohaterką jest taka młoda dziewczyna, nastolatka Agnieszka, zwana przez wszystkich Bubą. Ale właściwie to bohaterami są dorośli, bo to jest rodzina i znajomi dziewczyny. Jest taki dziadek, ironiczno-filozoficzny, są rodzice zakręceni, siostra zakręcona z mężem i tacy bardzo dziwaczni przyjaciele domu. Tam aż skrzy od takiego humoru, trochę sytuacyjnego. I wszyscy są nietuzinkowi, bardzo barwni i bardzo dużo się dzieje w tej książce, pomimo, że nie jest jakoś specjalnie gruba. I takie sprawy ważne przeplatają się z zabawnymi. Ale czy pani do tej książki wraca? Że na przykład... Wracam, tak. Wracam, dlatego że udało mi się kiedyś zobaczyć, że jest jeszcze druga część tej książki, Buba, sezon ogórkowy. Z przyjemnością przeczytałam, rzeczywiście, bardzo fajna, no oczywiście pierwsza część jak zwykle jest najlepsza, druga też świetna. Mm-hmm. I tak powiem pani szczerze, że mimo upłynęło już parę lat od przeczytania przeze mnie tej książki, to wiele razy zdarzyło mi się polecać tą książkę młodym czytelnikom. Mm-hmm. Bo rozumiem, że jeżeli ktoś chce Bubę sobie wypożyczyć, to w filii numer 2 przy ulicy Piastowskiej 10 jest ona dostępna. Jest ona dostępna również w każdej innej filii i w Miejskiej Bibliotece w oddziale dla dzieci. I jeszcze przypomnijmy godziny pracy pani filii, kiedy można państwa odwiedzać. Można odwiedzać we wtorek, środę i piątek od 10 do 18, w czwartek od 8 do 16 i sobota od 7 do 15. Oczywiście każdego dnia przerwa techniczna między 12.30 a 13. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Ewa Nowakowska i my zapraszamy dziękuję do czytania. Bardzo. Ja również zapraszam wszystkich do czytania.